Cześć, ja jestem Lola i dzisiaj zapraszam Was na recenzję tej, która stała się słońcem, czyli jednej chyba z głośniejszych premier Fabryki Słów w ostatnim czasie. I muszę się przyznać, że generalnie bardzo czekałam na tę książkę, tym bardziej, że była reklamowana hasłem Retelling Mulan, a Mulan jest jedną z moich ulubionych bajek i generalnie historii. Byłam niesamowicie podekscytowana. Poza tym to, w jaki sposób ona jest wydana, to jest oprawa zintegrowana, nie mam tej miękkiej, miękka jest... Wygląda no tak jak w oryginale, tak generalnie. Także wydanie zewnętrzne jest po prostu przepiękne, jeszcze się błyszczy, nie wiem czy to będzie widać, ale się błyszczy. Grzbiet też jest cudowny, jeszcze do tego ma obrazki w środku, niesamowicie klimatyczne, oddające treść, także wszystko cacy, ładnie, pięknie. Ja w ogóle nie wiedziałam, że to wydanie jest ilustrowane. Generalnie, nie wiem jak wy, ale ja na przykład uwielbiam ilustracje w książkach, a Fabryka Słów zawsze robi niesamowitą robotę, jeżeli chodzi właśnie o ilustrowane wydania. Do tego mapka oczywiście na samej klejce. I z tyłu to samo, podobnie jak w Wojnie Makowej. No i generalnie jestem za tym, żeby coraz więcej książek było ilustrowanych, bo po prostu to dodaje takiego niesamowitego klimatu. Przynajmniej moim zdaniem, nie wiem jakby. O czym w ogóle ta książka jest? Zacznijmy od tego. I myślę, że po tytule już wiecie, że raczej średnio mi siadła, ale o czym ona jest? Mam tutaj przedstawioną historię dziewczynki, bo nie dostajemy jej imienia przez całą treść, tak na dobrą sprawę. Ona jest bezimienna. Mamy tylko nazwisko Żu i tym się będę tutaj posługiwać. Poznajemy osobę bohaterską, będę się tak zwracać, jako dziewczynkę, żyjącą na wsi, w skrajnym ubóstwie, podczas ogromnej suszy, nie ma jedzenia, są strasznie trudne warunki. No i pewnego dnia na wioskę napadają bandyci, którzy zabijają jej ojca, w związku z tym umiera też jej brat, no i zostaje sama. Co jest istotną kwestią, to wcześniej jeszcze, przed tym napadem, jak na samym początku, jak tak właściwie zostają nam przedstawione warunki, w jakich ona żyje, pewnego wieczoru, bodaj z tego co zrozumiałam, ojciec zabiera jej brata do jakiegoś wróżbiarza, jakiegoś widzącego, kogoś, kto trochę przepowiada przyszłość. No i właśnie Żu Chongbie, czyli temu bratu, została przepowiedziana wielkość, a kiedy dziewczynka zapytała o swoją, otrzymała odpowiedź nicość. Także trochę załamka tak generalnie. No i później nastąpiła akcja z bandytami, ona została sama. Przypomniało jej się, że ojciec obiecał jakby oddać Chongbę do klasztoru. No więc dziewczynka tutaj widzi okazję dla siebie, przyjmuje imię brata, staje się Żu Chongbą i trochę przejmuje jego przeznaczenie, w takim sensie, że musi ukrywać swoją tożsamość, swoje kobiece ciało przed nie tylko innymi ludźmi, ale też przed samymi bogami, przed tym przeznaczeniem, żeby również niebiosa uwierzyły w to, że ona tym Żu Chongbą jest i że jej pisana jest wielkość. Nie ukrywam, jest to książka wojenna, ja ją nazywam książką o wojnie bez wojny, ale do tego przejdziemy za chwilę. W każdym razie uważam, że początek był niesamowicie mocny. Jakby przedstawienie tych warunków, przedstawienie jej przeznaczenia, tego jak odnajduje się w klasztorze, jak właśnie trochę zmaga się, to są chyba jedyne trudności, jakie napotyka w tej książce, a właśnie w klasztorze przy ukrywaniu swojego ciała. W tym klasztorze kumpluje się z Shudą, to jest w ogóle moja ulubiona postać z tej książki, o ile mogę mówić w ogóle o ulubionych postaciach, bo jakby one nie mają w sobie za dużo, w takim sensie, że każda z tych postaci wyróżnia się taką jedną silną cechą, na przykład właśnie Żu Chongba, czyli ta osoba bohaterska, jest bardzo zdeterminowana i robi wszystko, żeby przetrwać. Z drugiej strony, bo mamy tutaj, jeżeli chodzi o Mulan, to w ogóle nawiązanie, mamy tutaj walkę z Hunami, z tymi Mongołami, którzy trochę panują nad tym krajem. To są Chiny, wiek XIV. Fantazy historyczne. I z drugiej strony barykady mamy generała eunucha Uyanga, który jest trochę mocniejszą postacią, tak bym powiedziała, od właśnie Żu Chongby. W takim sensie, że widać u niego trochę więcej, widać te trudności, z którymi on się zmaga i owszem, jego motywacja jest niesamowicie jasna. Zwłaszcza po tym, kiedy dowiadujemy się do całego backgroundu, jego pochodzenia, tego w jaki sposób w ogóle znalazł się w tej mongolskiej armii.
dlaczego służy księciu. I generalnie cała ta historia do nas dociera i jesteśmy w stanie nawet nie tyle coś się z nim utożsamić, ale zrozumieć tę postać i ją polubić. Tutaj jest tego sporo, chociaż też taką największą cechą, którą go określa, to jest to, że cały czas jest zdenerwowany i cały czas po kimś krzyczy albo warczy, nie wiadomo co, jest niesamowicie zirytowanym mężczyzną. I tu pojawia się ten punkt łączący, gdzie mamy Zhu Chongbe i jest to osoba, która urodziła się kobietą, jest w kobiecym ciele, ale chodzi przebrana i utożsamia się jako mężczyzna, albo przynajmniej chłopiec. No, można powiedzieć, chociaż czy do końca się utożsamia, no właśnie to jest ta kwestia, która jest tutaj poruszana w tej książce, tej tożsamości swojej i trudno mi tutaj właśnie określić całkiem, żeby się przypadkiem nie pomylić. A z drugiej strony właśnie mamy tego generała Eunucha, który no jakby tych męskich cech został pozbawiony, więc nie do końca jest mężczyzną, przynajmniej tak jest to tutaj określane. Także jest to punkt wspólny, który łączy naszą główną bohaterkę i tego drugiego bohatera, który też wysuwa się siłą rzeczy na drugi plan, bo głównie on przedstawia nam tą drugą stronę barykady. No i poza nimi są jeszcze postacie poboczne, mamy, zupełnie nie pamiętam jak się całkiem nazywała ta postać, ale zdrobnienie było Yingzi. W każdym razie głównie jest nazywana tutaj Ma, która płacze, ona cały czas płacze. Mamy księcia Esena, który jest trochę rozpieszczonym bachorem, można by powiedzieć. Przynajmniej, znaczy no nie do końca. Nie do końca, ale trochę tak. No i właśnie mamy Shude, który jest tą zabawną postacią, nawet nie tyle, że jest comic reliefem, chociaż momentami tak, ale jest naprawdę zabawną postacią i do tego jakby, nie wiem, on mnie przyciągał trochę do tej lektury i po pewnych wydarzeniach myślałam, że totalnie bez słowa został nam odebrany. No ale okej, w każdym razie właśnie to jest to. Tutaj pojawia się nawet nie tyle co takie skonfundowanie, co brak informacji. W tej książce nie ma, może nie tyle co nie ma, ale są wycięte niektóre sceny, które powinny się tutaj pojawić, żeby dać nam taką klarowną sytuację. I to jest to, o czym mówiłam. To jest książka o wojnie bez wojny. Cały czas mamy toczoną wojnę, mamy toczone potyczki między Nanrenami, jak się nazywają, a Mongołami. I głównie jest tutaj takie zaplecze polityczne, strategiczne, raczej w tę stronę. Jakby jeżeli szukacie książki, która ma akcję, która ma niesamowicie dobre sceny z potężnym napięciem, to na pewno nie jest ta książka. Tutaj jest akcja bardzo, bardzo, bardzo ostateczna i trudno jest o sceny akcji, takiej naprawdę akcji, jakichś bitew ogromnych, pięknych opisów, znaczy nie tyle co pięknych, ale po prostu rozległych opisów potyczek wojennych i tak dalej. Nie, tutaj jeżeli jesteśmy na polu bitwy, to dostajemy może jedno wydarzenie takie znaczące, zwłaszcza na początku, kiedy Zhu Chongbe właśnie wchodzi, teoretycznie wchodzi, ale zostaje zmuszona do wcielenia się w tą wojskową, buntowniczą armię. I tutaj, okej, mamy na początku konkret, co się wydarzyło podczas bitwy, która miała się odbyć i dlaczego się nie odbyła. Wszystko cacy. Czy to Deus Ex Machina? Jeszcze nie wiem, ale to zaraz o tym powiemy. W każdym razie nie ma tutaj opisów bitew. Jest raczej coś na zasadzie, no poszli sobie na bitwę, tutaj o czymś pogadali, a reszta jest totalnie zakulisowo. W takim sensie nie mamy tutaj tego opisu. Podobnie jak niektóre sceny polityczne też, nawet nie tyle co się gubiłam, bo nawet nie o to chodzi, bo w miarę rozumiałam co się dzieje tutaj, jak działa ten organ polityczny po stronie nareńskiej i powiedzmy ten po stronie mongolskiej, bo tu chociaż było tego trochę mniej, no bo jednak mamy tutaj typowo pozycję generała, który jest nastawiony na tą fizyczną stronę wojny. No i jakieś tam to lawirowanie polityczne było, ale nie było tego jakoś bardzo dużo. W każdym razie niektóre rzeczy musimy sobie domyśleć, musimy sobie dopowiedzieć, bo ich tutaj nie ma. To, że akcja niektóra dzieje się zakulisowo, to nie w takim sensie, że mamy powiedziane, że ktoś na przykład za tym stoi, że wydarzyło się tak i tak. Nie, to zakulisowe jest w głowie autorki, a nie zostało przelane na papier. To mi się nie podobało właśnie. To jest ta kwestia, która totalnie
odrzucała mnie od tej książki, chociaż w sumie no trochę odrzucała mnie od tej książki. Początek był naprawdę mocny i chciałam do niej wracać i wracałam do niej, czytałam ją dalej, ale w drugim akcie, który powinien być właśnie tym aktem bardzo emocjonującym, pełnym napięcia, gdzie rozgrywa się cała olbrzymia akcja z tym reliefem w trzecim akcie, tutaj tego nie ma. On był dla mnie po prostu nieciekawy, nudny, po prostu nudny. Ja wiem, że czytałam recenzje, oglądałam niektóre recenzje tej książki i ludzie wzbraniali się przed słowem nudny. Dla mnie był po prostu nudny. Niesamowicie. Te zagrania polityczne też mogły być zrobione tutaj w tym drugim akcie bardziej emocjonująco. Ja wiem, że to brzmi trochę dziwnie, żeby gadkę polityczną zrobić ekstra emocjonująco, ale da się. W każdym razie ona w drugim akcie zupełnie mnie nie przyciągała. Odkładałam ją, robiłam sobie inne rzeczy, zupełnie nie kusiło mnie, żeby sięgnąć dalej, czytać dalej, poznawać losy Zhu Chongbi dalej. Dodatkowo wywiązuje się tutaj pewien romans. Nie mam pojęcia, skąd się wzięły te uczucia, bo mam wrażenie, że z powietrza. Później było spoko, wiadomka, jakby następstwa miłosne, to było w porządku, ale sam początek, kiedy te postacie się poznawały, ja tutaj nie czułam absolutnie żadnej zażyłości, troszkę tam jakieś przekomarzanki, niby. Ta druga postać raczej była cały czas zdenerwowana, nie mówię tutaj o tym generale, ale generalnie ta druga postać była bardziej zirytowana tym teoretycznym obiektem zainteresowania, niż żywiła jakieś inne głębsze uczucia, także no trochę nie rozumiem, skąd ten romans się wziął, no ale okej, niech będzie, później się jakoś dział w miarę spoko. No i jeszcze nawiążmy do tego Deus Ex Machina, bo powiedzmy sobie szczerze, ta książka, ta fabuła opiera się na przeznaczeniu, na tym, żeby je wypełnić, na tym, żeby za nim podążać, na tym, że to przeznaczenie, ci bogowie pomagają nam w osiągnięciu rzeczy w związku z naszym przepowiedzianym już losem. Także do pewnego momentu to jest naprawdę spoko, że to przeznaczenie jest po naszej stronie i udają nam się rzeczy. Tylko gdzie tu w tym momencie jest rozwój bohatera, kiedy wszystko się udaje? Nie ma żadnych trudności, nie ma większych komplikacji, nie ma jakichś potężnych konsekwencji, nie ma z czym się mierzyć, żeby rozwijać postać, kiedy wszystko idzie po naszej myśli, tak jak w miarę, powiedzmy, powinno być. No i w pewnym momencie, no co prawda pod koniec drugiego aktu już, chyba zaznaczyłam pierwszy raz, bezspoilerowo oczywiście. A nie, to nie, to była zupełnie inna absurdalna sytuacja. Aha, my musimy o tym wspomnieć, dobra. Pod koniec, w trzecim akcie, zaznaczyłam pierwszą scenę Deus Ex Machina, która okej, można ją podpisać pod to przeznaczenie, że ono jest po naszej stronie, bla 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 bla. Ale po co? Kiedy można to pokomplikować? No właśnie to jest to, kiedy wszystko udaje się bohaterowi, to po pierwsze jest niesamowicie nudne. Na początku fajnie, bo okej, no, udaje mu się jej się i jest fajnie, spoko, cieszymy się, bo na przykład udało nam się polubić tę postać. Ale jeżeli to się dzieje przez całą treść, no to nudzi się, do tego wplata się jakieś myślenie pod tytułem, no okej, to nieważne co teraz zrobi, jaka zostanie obrana strategia, to i tak jej się uda, bo jest takie przeznaczenie i kropka. Aha, no i jeszcze zostańmy w temacie Deus Ex Machina, zanim przejdziemy do jednego absurdalnego wątku, do innego wątku. Mamy tutaj taką postać, takie coś, no bo przypominam, to jest fantastyka. Historyczna, ale fantastyka. Mamy mandat niebios, mamy osobę, która zwiastuje szczęście danemu ludowi, no jest po prostu takim symbolem potężnym. Nie objaśnię tego naokoło. Segment spoilerowy kończy się w tym czasie. Będzie krótko. Także jeżeli czytaliście, to spoko, zostańcie, możemy sobie o tym pogadać. Jeżeli nie czytaliście, no to nie chcecie sobie spoilerować, to przewincie tutaj do tego czasu, bo nie ma sensu, żebym mówiła informacje, które są dosyć chyba istotne do was, kiedy jeszcze nie czytaliście tej książki, bo trochę będę psuję zabawy. W każdym razie zaczynamy.
Zhu Chongba okazuje się, że również ma ten mandat niebios, też potrafi wyczarować sobie to światło, ten ogień, jakkolwiek jest to opisane. Tak samo generał Zhang okazuje się, że też potrafi taki płomek sobie wykrzesać na dłoni. Tak samo jak właśnie ten mandat niebios, ten mały chłopiec, który roztacza wokół siebie taki blask, potrafi właśnie to światło takie ogniste wyczarować i pokazać tym, że właśnie bogowie są po naszej stronie. No i okazuje się pewnego razu, że o, Zhu Chongba sobie jest i nagle o, potrafię to zrobić. Ja nie wiem, czy ominęłam jakieś 3-4 rozdziały, kiedy akurat odkrywała to, odkrywała tę umiejętność, czy o co tutaj chodzi, bo wątpię, jakby przeczytałam tę książkę od początku do końca, cały czas bez pomijania czegokolwiek. Chociaż kusiło mnie momentami, ale no czy to nie jest Deus Ex Machina? Mamy postać, której wszystko się udaje. Mamy postać, która odkrywa w sobie jakąś moc. Okej, niby to jest takie, o, nie wiem, z czym się jeszcze wiąże ten mandat. Nie wiem, oprócz symbolicznego przekazu, bo tego nie, to nie zostało nam powiedziane. Ale nagle, o, potrafię to zrobić, ale super, i potrafię to wywołać sama, i potrafię to wywołać w każdym możliwym momencie, żeby udowodnić, że tak jest. Czy to nie jest Deus Ex Machina? Nie powiecie mi, że nie. W każdym razie tutaj niesamowicie się zdenerwowałam i to był pierwszy fragment, on się pojawił pod sam koniec, okej. Ale ciągle to był taki potężny, potężny fragment, który chcecie wyrzucić z tej książki, przepisać go, rozwinąć, dodać jakieś, nie wiem, 50 stron do tego, żeby pokazać, że okej, coś się pojawiło, jakieś były sugestie, że ona potrafi to zrobić, bo widziała świat duchów, tak jak widział mandat niebios. Ale dlaczego potrafiła to wszystko ogarnąć od samego początku? Dlaczego nie potrzebowała dodatkowych trudności? Dlaczego nie potrzebowała nauczyć się tego? Tego już nie możemy wytłumaczyć tym przeznaczeniem, którym jest ta wielkość jej pisana, tylko po prostu Deus Ex Machina. Dobra, i przejdźmy do ostatniej rzeczy, i to jest też kwestia, która pojawia się od samego początku. Zhu widzi duchy. Widzi świat duchów, one tak po prostu są, trochę na nią patrzą, trochę nie. Ona po prostu wie, że tam są, przechodzi im jakieś zimno, kiedy są w pobliżu i tak dalej. I szczerze mówiąc, to przez dużą, dużą, dużą część książki po prostu to akceptowałam, mówię, okej, fajnie, widzi się duchy, ciekawe, czy coś to wnosi. Dużą część książki nie zostało nam powiedziane, czy coś to wnosi, czy nie. No i właśnie pod koniec to, co zaznaczyłam, po prostu tak się uśmiałam na tej scenie, żeby wam nakreślić bez spoilerowania. To jest jedna, dosłownie jedna linijka, strona 364 w moim wydaniu. To jest scena w świątyni i właśnie też jest związana z duchami. Uśmiałam się po pachy, ale też stwierdziłam, że komuś się skończyły pomysły i trzeba było wyciągnąć wątek, który mamy od samego początku wspominany co jakiś czas, ale teraz musimy dać na niego nacisk. No, z jednej strony spoko, z drugiej tak średnio. No nie powiem, że to jest ultra złe konstrukcyjnie, no ale ja bym to dała wcześniej, tak mi się wydaje. Bo tutaj to naprawdę wygląda, jakby po prostu skończyły się pomysły, żeby troszeczkę popchnąć jakieś wydarzenie, więc zróbmy to. Wróćmy do tego na chwilę i będzie super, no więc nie jest za bardzo. Czy jestem w stanie powiedzieć, że jest to zła książka? Niekoniecznie. Konstrukcyjnie jest naprawdę w porządku, co prawda dosyć prosta, mam kompozycję na podstawie trzech aktów, mamy dosyć bardzo prostą, bardzo prosty story arc, on się nazywał... Jejku, ten story arc się nazywał coś na zasadzie od Pusy Buta do bohatera, czy tam, czy do bogacza, coś takiego. W każdym razie jest on bardzo, bardzo oczywisty. No i jeszcze do tego mamy to przeznaczenie, które totalnie ułatwia sprawę, więc widzimy, wiemy od samego początku, tak, okej, ona była tutaj biedna, poszkodowana, umierająca prawie, ale na końcu wyjdzie na najlepsze i to wiemy po pierwszym akcie. Tak na dobrą sprawę. Bezspoilerowo oczywiście, nie powiem wam, co się dzieje dalej, no ale ciągle. Nie było tutaj jakichś bardzo, bardzo dużych potknięć z tego, co zauważyłam. Więc nie, nie mogę całkiem powiedzieć, że to jest zła książka, ale nie mogę też powiedzieć, że to jest naprawdę dobra książka. No bo okej, mamy tutaj hasłami reklamowymi, wiadomka. Porównanie do Mulan jest. Co prawda tylko na tym podłożu, że
na początku dziewczynka musi udawać mężczyznę, później, że jest, znaczy później, no w tym samym czasie, że jest jakaś wojna, sprzeczność z Mongołami i tyle. Słyszałam też porównania do wojny makowej i totalnie się z nim nie zgadzam. A w takim sensie, że okej, mamy tutaj Chiny, mamy tutaj historię Chin i w porządku, jest temat przewodni ten sam, jest ukazanie wątków w zupełnie innym świetle. Nie ma absolutnie niczego tutaj z wojny makowej, oprócz tego, że akcja dzieje się w Chinach. To nawet nie jest podobna epoka, tak mi się wydaje, z tego co można powiedzieć. I nie, nie potrafię tego porównać do wojen makowych. Nie miałam absolutnie żadnego skojarzenia podczas czytania z trylogią od Kwang. Nawet bohaterka główna nie była tak irytująca jak Rin. W sensie takim, że ona mnie totalnie nie obchodziła. Totalnie mnie nie obchodziła, jest totalnie obojętna. Wszystko jej się udaje, fajnie, dobra, następna strona. Znowu jej się udaje, dobra, fajnie, następna strona. Dajcie mi perspektywę z mongolskiej, bo tam się przynajmniej coś dzieje. Tak to wyglądało. I nie będę jej gwiazdkować, bo słuchajcie, tydzień już siedzę i myślę, co mam powiedzieć o tej książce. Jak ja mam ją w ogóle ocenić? I do tej pory nie przyszło do mnie, absolutnie nic do mnie nie przyszło w kontekście oceny, więc zostawiam ją bez. Chyba po raz pierwszy zostawiam książkę bez oceny. Nie jestem pewna, czy chcę sięgnąć po drugi tom, tyle powiem. Jeżeli nie zacznie się tam absolutnie nic komplikować, to będzie to najnudniejsza dylogia, jaka może powstać. Słowa pocieszenia na koniec. Jeżeli lubicie taką stateczną akcję, takie gadanie, chodzenie, nie pokazywanie nam wszystkiego, bo autorka zatrzymuje ważne elementy w swojej głowie, przynajmniej moim zdaniem. W każdym razie, no, taka stateczna akcja. To jest coś na zasadzie, jeżeli wojna makowa wam się nie podobała, bo było tam za dużo gorowych scen, była bardzo szybka akcja, chociaż była, czy ona była jakaś bardzo szybka, no w każdym razie była szybsza akcja i wolicie coś po prostu statecznego, no to jak najbardziej pewnie, tylko nie jestem do końca pewna, czy chcę ją polecić. Także może się spodobać, jasne, ta książka ma naprawdę wysokie oceny, bardzo wielu ludziom się podobała, więc nie wykluczam, że tak. Plus do tego queerowy romans, rozważanie nad tożsamością, to jest wszystko tutaj wplecione, jasne. Momentami trochę nieudolnie, ale jest. Też nie przytłacza całej fabuły, więc można coś dla siebie tutaj znaleźć. Nie odradzam, ale też nie polecam, tak szczerze mówiąc. Jest mi totalnie obojętna ta książka? Nie do końca, ale jestem pewna, że szybko nie zapomnę. Aha, jeszcze jedna kwestia. Słyszałam gdzieś w internetach, że Zhu Chongba jest porównywany do Olchy z Dłoni Króla Słońca. I pamiętam, że tam też narzekałam, że mało akcji się dzieje. Ale tam to miało sens. W takim sensie, że ten główny bohater, on miał trudności, miał problemy do rozwiązania, miał olbrzymie dylematy wewnętrzne, które były dosyć sprzeczne z jego kulturą, z jego wychowaniem. Wychowywał się w dwóch środowiskach i to było potrzebne, żeby ta akcja tam była troszeczkę wolniejsza, tak po przemyśleniu i po przetrawieniu głębszym tej książki. A w każdym razie zupełnie bym nie porównywała Olchy z Zhu Chongbą. Zhu Chongba jest ultra bladą postacią w porównaniu z Olchą. No, w każdym razie to tyle. Nie wiem, co jeszcze mam na ten temat powiedzieć. Znaczników nie mam prawie wcale, oprócz właśnie tego jednego Deus Ex Machina, takiego potężnego, przy którym po prostu już wywróciłam oczami aż i tej jednej przezabawnej sceny. Dobra, to w każdym razie to będzie tyle na dzisiaj. Dzięki, że byliście, dzięki, że oglądaliście. Jeżeli czytaliście już tą, która stała się słońcem, to koniecznie dajcie znać, co myślicie. Czy macie podobne odczucie do mnie, czy nie? Czy was zawiodła, tak jak mnie, czy nie? Czy jednak uważacie, że totalnie się mylę i możemy o tym pogadać? Każdy z nas ma swoje zdanie, to jest tylko opinia z mojej strony, także jestem otwarta na rozmowę. No, także jednym słowem, rozczarowanie roku. Widzimy się następnym razem. Pa!